Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 5.00. Wyruszę na wykopki. Dzisiaj jadę ponownie na łoneczki nad Bug do Marcza. Jestem już na miejscu. Auto zaparkowane. Nie mogę dojechać do samej łoneczki, bo jak widzicie, trochę tutaj słaba droga. Tędy błoto. A tutaj jakieś badyle wystają z łąki, nie chcę auta porysować. Więc sobie pójdę z buta, ale to już niedaleko, jakieś 400 metrów do łoneczki, to spacerek wyjdzie na zdrowie. Jestem już na miejscu. Jeszcze dosyć duża rosa jest, ale dzisiaj pogoda zapowiada się super. Nie tak jak ostatnio, że musiałem spadać z tej łąki, a jeszcze kilka godzin dałbym radę chodzić z wykrywką. No niestety, strasznie lało. Nic nie mogłem poradzić na to, ale cóż, dzisiaj będę kontynuował, chociaż na bank nie skończę tych łonek, bo tutaj w tym rejonie to trzy łąki mam obok siebie, więc to jest nachodzenie, jak dla mnie, dla jednej osoby, to jeszcze ze trzy wyjazdy. Pierwszy fajny sygnał i wyszła monetka. To będzie perel jakiś, na pewno, już widać, 10 zł, 75 rok, pozdrawiam wszystkich z 75 roku. O, nawet w ładnym stanie jest ta moneta. Adam Mickiewicz. Ale stan super. Trafiłem drugi fant. Tak mi się wydaje, że to był korek od paliwa od jakiegoś pojazdu rolniczego. A może od motoru? Nie jestem pewny. Może od jakiegoś ciągniczka, 30. Tak mi się wydaje. No złom typowy. I teraz wyszedł pierwszy czubeczek. Teraz wyszło takie żelastwo. Nie mam pojęcia, co to było. Klucz? Raczej wątpię. Jakiś element. Pewnie od sprzętu rolniczego. Ale waży trochę. I mam bolec. Pewnie od jakiegoś sprzętu rolniczego. Możliwe, że chłopaki z kanału Wierzbicy Team zgubili to na swojej łące, bo akurat po ich łoneczce chodzę. Pozdrawiam chłopaków i szukam dalej. Jak widzicie, póki co nie ma za fajnych fantów. Idę do mojej bazy na środku łąki i przynoszę złom, bo torba już się ciężka się zrobiła i sobie odkładam, żeby tego nie nosić na koniec. To wszystko zapakuję do plecaka i wyniosę z tej łąki te śmieci, złom, bolec dla właściciela pola zawiozę. No tutaj jeszcze jakieś pierdoły, zawsze tego wychodzi dziadostwa. Dobra, przerwa na łyk wody i ruszam dalej. I wyszła teraz taka ładna łuseczka. Małą przerwę sobie teraz robię. Dzisiaj zamiast kanapek wziąłem sobie w termos flaczki i będę konsumował na łące. Takie dzisiaj danie serwuje Grosik. Flaczki a la Grosik. Dobra. Ja sobie zajadam, a wy dalej oglądajcie. A teraz wyszedł taki duży
kawałek blachy jakiejś pomalowanej na zielono. Jest i kolejne żelastwo. Taka obejma. Nie wiem, może od orczyka jakiegoś końskiego. Na taki wygląda. Mam kolejną łuseczkę. Coraz cieplej się robi. Jest kolejny czubeczek. I znów wyszła łuseczka. A teraz wyszła taka ładna łuseczka z mauzerka. Ząb od kosiarki. Dzisiaj jest bardzo słabo z fantami. Jedna moneta i to PRL tylko wyszedł póki co. Teraz łuseczka z mauzerka. Mam nadzieję, że coś jeszcze wykopię dzisiaj. Zostanę najwyżej do końca dnia. Powiem wam, drodzy widzowie, że powoli tracę nadzieję, że coś dzisiaj fajnego znajdę. Nie wiem. Słaby dzisiaj dzień jest po prostu. Jedna moneta i to PRL. Porażka. Ale nie daję za wygraną. Jeszcze kilka godzin przede mną. Może cierpliwość popłaci. Bo póki co to kilka łuseczek i nic poza tym. Ale na tej łące wychodziło. Tam, gdzie auto moje stoi, nie wiem, 100 metrów, 200 metrów stąd. Tam monety wychodziły i to sporo, bo ratynki, a tutaj troszeczkę wyżej i nie wiem, dlaczego to tak jest. Może tam bliżej rzeki, dlatego. Tutaj na łące raczej chyba się nikt nie zatrzymywał, a tam sobie coś robili przy tej rzece i gubili te monety, a tutaj ani jednej nie widać. Ale może coś innego wyjdzie. Póki co szukam dalej. Mam kolejny czubeczek. Przy takiej lipie to i taki czubek cieszy. I teraz wyszła taka rozwalona łuseczka. Chodziłem, w końcu coś wychodziłem. Znalazłem, tak mi się wydaje, że dzwonek jakiś. Pewnie jakaś krówka miała, albo inne zwierzę. Tak mi się wydaje, że to taki zwierzęcy. Proszę bardzo. W końcu coś fajniejszego. I teraz wyszedł taki żelazny pierścień. Ale powiem wam, że nie mam pojęcia, od czego jest ten pierścień. Mam kolejną łuseczkę. Mauzerek oczywiście. Fajna taka różowiutka. Dosyć głęboko była. 35 cm. I za takie poświęcenie, bo chodzę, powiem wam, już kilka ładnych godzin. Jest godzina 17:06. 9 godzin już jestem z wykrywką. Za takie poświęcenie należy się fajny fant od tej ziemi. I jest guziczek. Jak widzicie, trzymam go w dłoni. Może od łóżka zaczniemy. Jest łóżko, pokazuje się. Super. I czuję, że to fajny guzior będzie. Tak, polski guziczek. Z orzełkiem w koronie. To jest to. I stan super. No, takiego guzika to ja jeszcze nie mam. Po moim głosie pewnie słyszycie, że już majaczę, ale no, zmęczenie swoje robi. Stałem o 4:25. O 7:00 na polu. Więc no, po moim głosie na pewno słyszycie, że jestem zmęczony.
delikatnie, nie chcę go uszkodzić, to guziczka. No jest fajny guzior. Teraz wam nie powiem, co to jest za guzik dokładnie, ale na pewno polski z orzełkiem w koronie. Łóżko jest. Na podsumowaniu już będę wiedział, bo sobie sprawdzę na butonarium, co to za guziczek. Tutaj go nie będę szorował, nie chcę łóżka urwać. W domu delikatnie wodą to umyję. Taki piękny guzik. Prawie na koniec łoneczki. Ile to jeszcze mi zostało? 4 długości po 60 metrów i koniec łąki. Warto było? Myślę, że warto. Już kilka razy w życiu mi się tak przytrafiło, że chodziłem po załóżmy polu czy łące i nic, same takie popularne rzeczy, czyli łuseczki, jakieś inne pierdoły. I nieraz przeszła mi myśl przez głowę, żeby walić to pole, idę na kolejne. Ale nie, zawsze chodzę do końca i pamiętam też maczu jakieś pole tylko w centrum wioski. Na całym polu nic, dosłownie taka mizeria, jeszcze gorzej jak dzisiaj było, naprawdę. Nic ciekawego nie wychodziło i ostatni ślad przy miedzy i nie wiem, ze 40 metrów do końca było, to pamiętam w kierunku jakiejś stodoły szedłem. I 40 metrów do tej stodoły sygnał. Kopieł i srebrny medalik wtedy wyszedł, pamiętam jak dziś. No, więc warto czasami zagryźć zęby i jak nie ma żadnych fajnych fantów, trzeba przemęczyć się, bo te pola no nie mnożą się, więc za kilka lat, tak czuję, że za kilka lat już nie będzie gdzie chodzić. Tak, kwestia po polach to 10 lat, a jeżeli chodzi o lasy, to kwestia 2-3 lat i lasy już będą przechodzone. Bo wiem, ile pozwoleń jest wydawane z nadleśnictwa na chodzenie po lasach i ile osób chodzi bez pozwoleń, ile chodziło wcześniej przez kilkanaście lat po tych lasach, więc tam ja sam już zauważam, że w lesie już jest coraz mniej tych fantów. Jeżdżę tylko na miejscówki, które mniej więcej wiem, gdzie coś może być, bo sprawdzam sobie wcześniej. Wiadomo, wszystkiego na filmy nie daję. I lasy też już się kończą. Ja też czuję, że za 2 lata już po lasach nie będę chodził, bo już przynajmniej po tych moich to wszystko już będzie przechodzone. A pola, no kwestia 10 lat, 15, max. Więc w dobrych czasach się urodziłem, że jeszcze jest okazja ten pochodzić z wykrywką i poszukać jakichś rzeczy. Teraz znalazłem coś takiego. Żelazo tutaj, a z tej strony nie wiem, ołów. Tutaj wygląda jakby to było, nie wiem, element jakiś z jakiegoś zapalnika. To jest w środku puste, więc bezpieczne, on da się wydłubać. Nie wiem, może wy wiecie, co to mogło być,
A mi się wydaje, że to jakiś zapalnik był, bo tutaj jakby był gwint. O, tu tylko trzeba będzie to odbić. Tak, tutaj by był gwint. Może zapalnik jakiś. Pierwszy raz się z takim spotykam. Ciekawy. Mezyniec, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, bo to jest w miejscu, gdzie ty szedłeś z wykrywaczem pierwszy ślad od miedzy. Więc kolega mi jaka zrobił. Taki duży ten obiekt, ale kolega był pierwszy raz w życiu z wykrywką w ręku, więc można mu wybaczyć. No. Dlatego ja tą łąkę po tobie jeszcze będę poprawiał. Jak takie fanty wychodzą, to muszę poprawić tą łąkę. Za tydzień przyjadę tutaj. Jestem już w domu. Jak widzicie, to są wszystkie fanty z tego wyjazdu. Nie ma ich za dużo, ale ogólnie jestem zadowolony z dwóch fantów. Dobra, zaczynamy od najsłabszych, czyli ta monetka z Perero, 10 zł. Łuseczki karabinowe, dwa czubeczki, jakiś pierścień stalowy, ale tak mi się wydaje, że to jest coś współczesnego, bo za mała korozja była na tym. Chyba, że się mylę, ale tak mi się wydaje. Dobra, dzwonek jakiś tam zwierzęcy. Pewnie jakaś krówka miała, czy inny zwierzak, ale stawiam na jakąś jałóweczkę. No i dobra, i co teraz najfajniejszego, co mi się udało wykopać, czyli polski guzik wojskowy. Rozmiar tego guzika sprawdziłem, to jest około 23 mm. Na butonarium znalazłem podobne guziki i jak widzicie, to jest polski guzik wojskowy z lat 20. Nie posiada żadnych sygnatur, niestety, szkoda. Bardzo żałuję, że nie posiada, ale i tak jestem zadowolony z tego guziczka, bo w takim dosyć ładnym stanie. I takie guziczki raczej rzadko się trafiają, przynajmniej w moim terenie. To jestem z tego guziczka bardzo zadowolony. I druga fajna rzecz na tym wyjeździe, czyli ten zapalnik WZ2231, stosowany w szrapnelach 75 mm i wystrzeliwanych z haubicy WZ1897. A wiem, że na tym terenie podczas wojny polsko-bolszewickiej działo się troszeczkę, więc tak myślę, że ten zapalnik używali polscy żołnierze, którzy tam strzelali sobie do jakichś Rosjan. Pierwszy zapalnik tego typu, jak widzicie, w środku pusty. Troszeczkę tutaj wygięte jest. No, niestety duża siła eksplozji musiała być. Nic w środku nie zostało. Tutaj też gwincik wyrwany. Nieźle musiało walnąć. Tak wygląda ten zapalnik. Pierwszy będzie w mojej kolekcji. I takie to wykopki. Dużo chodzenia, mało fantów, ale z tych dwóch fantów jestem bardzo zadowolony. A resztę tych fantów to przemilczmy. I tyle. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.